Dzień dobry, widoczki, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft. Dzień, witam ja, Lia i Play. Normalnie w tym odcineczku, siemanko, dzień dobry, cześć, cześć, cześć. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się ścieżynkami. Ścieżynkami, które chciałem poprowadzić już jakiś czas temu i chcę sobie je chociażby troszeczkę zaplanować. Mowa tutaj oczywiście o ścieżce, która będzie sobie leciała tędy. Tędy do tutaj bazy. Może być ewentualnie małe rozwidlenie. Nie, tutaj nie trzeba, bo tutaj jest... A, do tego momentu, żeby sobie szło. Tutaj dalej do bazy, tak. Tutaj jest wtedy na górę. Jedna może pójść tak tędy. Tutaj poleci sobie tędy, tu sobie skręci tutaj, żeby na mostek. No wiecie, o co chodzi. Generalnie muszę tutaj zrobić sobie fajne ścieżki, bo tutaj ten teren, który jest w tym miejscu, on głównie będzie pod właśnie tego typu ścieżynki tutaj przeznaczony. Nie będzie tutaj za bardzo jakichś projektów, nie wiadomo czego. Chyba, że ewentualnie między tymi ścieżkami jakieś faktycznie małe projekty będę chciał stworzyć. No i chciałbym, żeby to wszystko miało, że tak powiem, ręce i nogi, żeby to było ze sobą połączone. Muszę sobie najpierw tylko wrzucić wszystkie rzeczy do skrzynek. Znaczy, no te z łóżeczek, bo tutaj robię sobie cały czas te łóżeczka, aleje i tak dalej. Przypominam, moi drodzy, że w tą sobotę o godzinie 10 będzie 12 godziny live'ik na tym kanale i potem w niedzielę od godziny 12 również będzie 12 godziny live'ik na kanale głównym, czyli łącznie 24 godziny live'ik. A, moi drodzy, ja wam muszę pokazać, to się kuźwa zrobiło normalnie na ostatnim live'ie. W sensie zapis jest, więc możecie sobie zobaczyć cały projekt, cały proces tworzenia. Moi drodzy, mamy tutaj Jedi, dokładnie, mamy Jedi z niebieskim mieczorem normalnie, takie płachta na tym, taki z kapturkiem. Generalnie wyszło bardzo fajnie to wszystko, jest to w całości praktycznie zrobione z wełny, dzięki czemu wydaje mi się, że więcej takich detalicznych rzeczy ma po prostu, że tak powiem, ten projekt. I fajnie też wygląda na przykład gdzieś tam z lotu ptaka, jakkolwiek, jeżeli chodzi o takie, o wiecie, o tu normalnie cała taka, wiecie, płachta, taki kapturek i tak dalej. A tutaj jest moja duża plantacja, znaczy duża, no taka po prostu sobie jest plantacja z Netherworldów. I jak sobie to urośnie, to sobie fortunką tutaj zbieram, bo potrzebuję dużych ilości Netherworldów, żeby móc sobie ewentualnie zrobić te bloki czerwonej cegły. Red Nether Brick, czy jakoś tak, no czerwoną netherową cegłę, tak? To chyba się jakoś tak nazywało, dobra. Przekimajmy się, żeby sobie zacząć tak naprawdę tutaj kombinować. Najpierw, tak jak mówiłem, zrobimy sobie wzór, że tak powiem, tych ścieżek. Miałem też to robić właśnie na 12-godzinnym i też spokojnie będzie można to porobić na 12-godzinnym. Zaplanowałem sobie kilka rzeczy, które chciałem zrobić. Mam nadzieję, że zajmiemy się takimi najpierw też małymi rzeczami, takimi jak na przykład dokończenie niektórych elementów projektów, gdzie no tam super dużo czasu na to raczej nie stracę, ale faktycznie muszę to zrobić. I teraz tak, lecimy sobie, myślę, kuźwa, lewym przycisnąłem zamiast kuźwa prawym, no to fajnie, to czekaj, to teraz potrzebuję, kurde, potrzebuję trawy, bo to teraz mi nie urośnie, a potrzebuję ścieżkę zrobić. Prawym, lijaj, prawym, nie lewym. Pomyliłem się, no jeszcze zaspany trochę jestem, to wiesz, to, znaczy może nie widać po mnie, bo gadam jak najęty, ale wiecie o co chodzi, trochę zaspany jestem, dobra, weźmiemy sobie stack w razie czego i będziemy sobie kombinować. Także najpierw zajmiemy się po prostu samą kreacją, że tak powiem, tych ścieżek, a później ewentualnie pobawię się troszeczkę detalingiem już na ewentualnie live'ie. Co do dzisiejszego live'a, dzisiaj live'a na Minecraftowym nie ma, jutro będzie, no i wtedy w sobotę już się widzimy. Dobra, prawy, dobra. To tak, lecimy sobie, myślę, tutaj, jakoś tutaj, żeby porobić tą ścieżynkę, proszę bardzo. Tak, żebyśmy polecieli sobie do tego kwiatucha tutaj, nie? Czyli tak możemy sobie tutaj ładnie skręcić, tutaj możemy sobie skręcić. Teraz tu by trzeba było troszeczkę tych kwiatków rozpierdzić. Nie wziąłem ze sobą wiaderka z wodą, więc może być trochę problem, ale nieważne. I teraz tutaj sobie to zakręci. O, tu. I mamy ładnie tutaj wtedy ścieżynkę do naszego mlecyka, wszystko się zgadza, dobra. Tu możemy, wiadomo, ja ją później prawdopodobnie jeszcze troszeczkę pozmieniam, bo ona tak jak jest teraz tutaj, chociaż nie, wygląda nawet spoko i więcej za bardzo nie trzeba z nią nic tutaj robić, ale wiadomo, jakieś tam małe detaliczne rzeczy też dodatkowo sobie tutaj
robię. Dobra, i mamy wtedy tutaj ścieżynkę w tą stronę. Teraz, tak jak mamy z tej strony, powinienem zrobić ścieżynkę, która idzie sobie tak jakby tutaj właśnie na skos i będzie nam leciała do naszego tutaj mostu, jednego i drugiego. I tutaj mamy też Fish Farm normalnie. Dobra, tutaj się wszystko zgadza, on sobie tak fajnie tutaj zakręca. Tu się też zgadza, okej, tu możemy sobie bardziej to tak rozstentegować. Okej, dobra, no to mamy kolejną ścieżynkę, pyk, pyk i pyk, pyk, dobra. Teraz tak, od tej strony myślę, że można by było polecieć jeszcze w tamtą stronę ścieżkę, bo chcę zostawić taki tutaj taką przestrzeń na jakieś tam, nie wiem, drzewka, na jakieś tam inne elementy. Aha, bo speed mi się wyłączył, dobra, nieważne, bo jestem troszeczkę daleko już od tych beaconów. Tak zdziwiłem się, że tak nagle mi się ekran przybliżył, nie? Dobra, i lecimy sobie tutaj. I w tym miejscu będziemy mogli się dostać do farmy trzciny. Farmy trzciny tutaj, przepraszam bardzo, proszę mnie przeprosić. Dobra, okej, tutaj. To później sobie prawdopodobnie przerobię, bo tutaj by trzeba było więcej chyba terenu dobudować, tak żeby te półbloki, które tutaj będą, żeby miały jakieś prawo bytu, powiedzmy, czyli na przykład w ten sposób i tutaj wtedy mogę zrobić i wtedy tutaj, no i mamy wtedy miejsce, znaczy mamy naszą farmę tutaj, nie? Dobra, czyli jakoś tak mniej więcej to sobie zostawimy, wiadomo, można to jakoś jeszcze poprawić, podokopać, poprzerabiać i tak dalej, ale głównie chodzi o sam zamysł, żeby była po prostu ścieżka wyznaczona, tak? A później ewentualnie będę się bawił detalingiem. Teraz tak, tam mamy ścieżkę i wydaje mi się, że można by od tej strony sobie polecieć, od tego miejsca do właśnie tamtego, co wykopałem wcześniej, znaczy wykopałem, to zaznaczyłem wcześniej. Okej, i tutaj sobie polecimy tak. Wszystko się zgadza, dobra, no i tutaj mamy też wyznaczone, proszę bardzo, tędy ścieżka, tędy, bo to leciało sobie tutaj normalnie na górę, do tych farm i tak dalej, do krecika, spoko, bardzo to fajnie zaczyna wyglądać i myślę, że ogólnie będzie to miało, będzie to bardzo ładnie wyglądało w późniejszym etapie. Teraz się zastanawiam, czy ta ścieżka, która jest tutaj, żeby ona sobie po prostu przechodziła tędy i tutaj, czy tu jeszcze nie robić jakiejś kolejnej ścieżki, ale wydaje mi się, że chyba ją zostawię, żeby za bardzo nie przekombinować jakby. Tutaj myślę, że możemy sobie jeszcze troszeczkę to przekopać tutaj, przerobić, pozaznaczać. Dobra, i tu jest fajnie wszystko. I tu nam zakręca, idzie na górę. Jaka jeszcze tutaj ścieżka może być? Bo tu mamy ścieżkę, tu mamy ścieżkę. Myślałem o ścieżce do farmy creeperów. I teraz myślę, chyba od tej strony jakoś byśmy musieli polecieć sobie. Jakoś tak tutaj tędy. Tu możemy sobie tak jakby zakręcić, więc tu będzie w ten sposób sobie szło. Tutaj jakoś. I tutaj, nie? I wtedy jakoś tutaj na górę lecimy. Bo cały zamysł jest taki, żeby faktycznie te wszystkie projekty były jakkolwiek połączone tymi ścieżkami, dzięki czemu jak ogólnie sobie będzie się tutaj patrzyło z lotu ptaka na całą tą przestrzeń, całą tą bazę, no to faktycznie będzie tutaj taki efekt, że te wszystkie projekty jakoś są ze sobą właśnie ładnie połączone ścieżkami, mostami i tak dalej. Więc jakby wreszcie wydaje mi się, jako że tutaj już mam prawie wszystkie projekty w tym obrębie, powiedzmy, jakkolwiek zrobione, coś tam zaplanowane, no to chciałbym się właśnie zająć jakby połączeniem ich, żeby one nie były tak porozrzucane tylko na tej mojej tutaj przestrzeni, tylko też, żeby były dodatkowo ze sobą jakoś powiązane właśnie. I te ścieżki tak będą właśnie robiły. Dobra, i tutaj musimy jeszcze sobie zakręcić do tego miejsca, czyli tutaj. Ta trawa, kurde, denerwuje. Dobra, tutaj i tutaj. Dobra, spoczko, fajno. Tu mamy wtedy naszą farmę. W końcu jej nie dokończyłem chyba nigdy, farmę ziemniaków, nie? Bo ja tutaj robiłem ten system w końcu. Czekajcie, jak to wyglądało. A, robiłem system. Dobra, jest, że tutaj spływa wszystko. Czyli to działa, tylko ja jakby totalnie o tym zapomniałem, nie? Okej, no to fajnie, że działa i to sobie wtedy wszystko spływa, nie? Ta jest normalnie, dobra, no to fajnie, to miło wiedzieć, że jednak
że jednak to działa, nie? Bo ja tego chyba pamiętam, że chyba nie dokończyłem w sensie dachu, to nigdy nie dokończyłem czy coś. Gdzieś jakoś robiłem ten projekt i potem jakoś mi z głowy wyleciał. Tak, jakoś dach tutaj jeszcze jest niedokończony. No to będzie trzeba się też ewentualnie tym zająć, bo z jednej strony można zostawić to w ten sposób, a z drugiej myślę, że można faktycznie dokończyć, zrobić taki całkiem daszek, nie? Tutaj jeżeli chodzi o nasze drzewo, to mamy akurat wszystko gotowe, korona i tak dalej, wszystko jest też zrobione samego drzewa. I teraz tak, tutaj mamy tą taką szadżawkę wodną i w ogóle, dobra, to nieważne. I teraz czekaj, ała, to boli. Dobra, co dalej? Mamy ścieżkę tu, tutaj mamy ścieżkę tam na górę. Tam będzie jeszcze jedna ścieżka, znaczy zastanawiam się, czy nie będzie jakiejś tutaj pomiędzy, ponieważ tutaj jeszcze na tym pagórku będzie jeden projekcik zrobiony. I tak się zastanawiam, czy jakoś tutaj nie przełączyć i nie skombinować właśnie ścieżynki w tym miejscu. Czy zostawić sobie już ją tutaj z drugiej strony. Ale na razie powiedzmy, że... O, ale fajnie to będzie wyglądać, patrzcie. Tutaj ładnie połączone, tu sobie zakręca, tu prościej, tu, będzie beautiful. Dobra, teraz jeszcze ścieżynki... tutaj na górze jeszcze widzę, że miałem zrobić, do pucharu pamiętam. I ona miała iść sobie gdzieś tędy, zakręcić sobie, nie? Wow, shit. Ja czasami jakby przyciskam bez, że tak powiem, mojej wiedzy, przyciskam przycisk chodzenia w bok, bo mam tą nową klawiaturkę i jeszcze się do niej do końca nie przyzwyczaiłem i czasami opieram palec, tak jakby, w taki normalny sposób jak zawsze, tylko że tutaj już przez to, że jest niższy profil klikalności troszeczkę czasami przez przypadek klikam, rozumiesz? No i tutaj jest o tyle problem, że z tej strony nie podejdę, więc ewentualnie możliwe, że przesunę tabliczkę w tym miejscu, żeby można było sobie tutaj na to patrzeć, nie? A wtedy to byśmy sobie z powrotem zalepili, nie? Myślę, że tak będzie lepiej. Ta ścieżyczka jest bardziej taka pełna, ją by trzeba było trochę tak zmodyfikować, żeby nie była aż tak pełna. W sensie, żeby miała takie elementy, dobra. Żeby była taka, wiecie, bardziej taka przekopana, rozumiesz? Dobra, no i te elementy takie dekoracyjne, też się będę potem nim bawił. Tu mamy wszystko. Tą sadzawkę, czy co, sadzawkę, jakieś tam źródełko tej z wodą, coś będzie trzeba po prostu się pobawić, żeby to jakoś wyglądało. Tutaj ścieżka, z tego co pamiętam, chyba była? Nie było. Dobra, tutaj zacząłem ścieżkę robić, ale jej nie ma. Bo ta ścieżka miała iść sobie gdzieś jakoś tędy bodajże. I tutaj na górę, nie? Jakoś tutaj między tym chyba? Tak myślę, że jakoś tak by można było zrobić. Czekajcie, to sobie tak to przebijemy. Tu sobie dobudujmy nieco terenu. Tu sobie rozwalimy. No bo mówię... Trzeba wszystkie te projekty, mniejsze, większe i tak dalej połączyć, żeby to jakoś miało prawo bytu, nie? Tutaj i tutaj. To musiało iść tędy, czyli tu musimy bardziej zalepić sobie to. Jeszcze będzie dużo roboty nad terenem, ale to spokojnie, jakby efekt finalny będzie picobello, nie? Dobra, tutaj sobie schodzimy. Tu jest właśnie taka... przestrzeń, którą będzie trzeba zalepić, ale to na razie nieważne. Dobra, i teraz tak, rozwalamy sobie to, czyli byśmy musieli sobie tutaj po prostu skręcić, tak? W tym miejscu. Tutaj lecimy sobie wtedy na górę. Tutaj. Omijamy tą dziurkę. Widzicie? Słyszycie moje gardło? Jeszcze się musi obudzić, nie? Idziemy sobie tutaj. Teraz idziemy sobie tutaj. Idziemy tutaj. I mamy wtedy naszą ścieżkę tutaj poprowadzoną. Wiadomo, ją jeszcze się troszeczkę zmodyfikuje, ale przynajmniej wyznaczona już będzie, więc będę wiedział, gdzie mam sobie, że tak powiem, działać, nie? Dobra, no to mamy tutaj też poprowadzone. Co jeszcze? Tu jeszcze miała być ścieżka jedna prowadząca tak jakby tutaj do bazy i do tych schodków, czyli właśnie to będzie tutaj, tu by mogło zakręcać i ona powinna wyjść sobie gdzieś
stąd, myślę, żeby łączyła się tutaj z tymi dwiema, nie? Czekajcie, ja się pójdę przekimać, bo to kurde... Bo tu ciemno, pani, ja nic nie widzę. Potem jeszcze sobie zobaczymy, jak to na mapie będzie wyglądać. W sensie zaktualizujemy sobie mapę. Bo wydaje mi się, że cały efekt będzie naprawdę ładnie się prezentował. Bo to wiecie, jak się tyle takich... nawet jakby... Ja dużo nie robię, nie? Jakby jeżeli chodzi o te ścieżki, bo ja tylko je wyznaczam. Ale nawet zrobienie czegoś takiego już daje bardzo dużo, jeżeli chodzi o samą mapę i widać faktycznie, gdzie co jest. I potem nawet łatwiej zaplanować sobie jakieś projekty, nie? Dobra. To tak, przebijmy się tutaj przez to. Tutaj sobie polecimy w ten sposób. Czekajcie. Tak? Tak się zgadza, dobra. Tak tutaj jakby tak lekko na skosik, nie? Tutaj musimy sobie to porozwalać. Tutaj bardzo możliwe, że to sobie wykopiemy i to sobie wykopiemy, żeby wyrównać nieco terenu, bo tego nie potrzebujemy tak naprawdę, żeby to tutaj jakoś wystawało czy coś. Dobra. Teraz polecimy sobie tutaj. Tu musimy sobie jakoś tak wejść. Teraz tutaj. No i teraz tak, w tym miejscu mamy tak jakby taką ścieżynkę z lilii wodnych. Proszę mi stąd prawo. Wiem, że mogłem wziąć wodę w dalszym ciągu, czy się mam ją. Nie, nie mam jej. Dobra, nieważne. Miałem czy nie miałem, ale mi się kuźwa nie chce. Bo rozwaliłaby mi ta woda za dużo po prostu tego wszystkiego. Aż tak mnie rozwalać nie chce. Dobra, teraz tak, tu musi być jedna ścieżynka, żeby sobie wejść tak jakby tutaj. Więc to się musi być ładnie połączone. Dobra. Wszystko się zgadza. Cyk. Tędy. I teraz lecimy sobie tutaj dalej. Zawiniemy sobie tak jeszcze troszeczkę. I lecimy sobie tutaj do... Właśnie pod ziemi, tak, ona sobie tutaj zakręca. Teraz jeszcze lecimy sobie tutaj do tych schodów, do farmy wełny i tutaj do tych schodów, do farmy na przykład żelaza. Okej, fajnie, takie tutaj wiecie, rozwidlenia i tak dalej, dobra. No i z tej strony jeszcze będzie trzeba połączyć... żeby tak, jakoś tak zawijało też do podziemi tutaj mniej więcej, tak? Myślę, że będzie akurat. Poczekajcie, tutaj sobie znowu troszeczkę posprzątamy. I teraz tu. Najlepiej tak machać na prawo i lewo jakby myszką i wtedy się robi taka bardziej randomowa ta ścieżynka i wygląda tak fajnie, tak w miarę naturalnie jakkolwiek, nie? I tak ją potem można jeszcze podszlifować. Dobra, fajnie. I teraz nam też skręca sobie tutaj i leci sobie tutaj i mamy ścieżkę też tutaj. Okej, dobra. Tu możemy sobie ją bardziej tak poszerzyć. No dobra, wydaje mi się, że to by było tutaj wszystko. No bo mamy połączone to, co chciałem. Mamy połączone te schody, mamy połączone zejście do podziemi, mamy połączony ten mostek. Tu jeszcze oczywiście będzie ścieżka stąd wychodząca, która będzie sobie przechodziła tędy, aż do tych ścieżek, które są tutaj poprowadzone. Następnie dalej do kolejnego mostu i do kolejnego mostu i tutaj do naszej wiedźmy, bo to też będzie trzeba połączyć. Więc jeszcze trochę ścieżek tutaj będzie, ale powiedzmy, że najpierw się chciałem skupić na tej przestrzeni, która jest najbliżej tutaj mojej bazy, nie? Ale to będzie pięknie wyglądało. W sensie to będzie tak wszystko ładnie zabudowane. Dobra, zaktualizujmy sobie mapę, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało z lotu ptaka. A powinno wyglądać moim zdaniem spoko. No i teraz zobaczcie, mam tutaj dosyć sporą przestrzeń, żeby sobie tutaj podziałać. Wiadomo, będą jakieś liście, krzaczki, krzewy i inne takie. Z jednej, z drugiej strony podejrzewam. Myślę, że jakieś nawet na pewno drzewka małe sobie będziemy mogli tutaj pozasadzać, żeby dodatkowo no było tutaj po prostu więcej takich elementów, a zasadzenie drzewek to już powoduje, że jest tego więcej, jest to ciekawsze. Na pewno drzewka będą dodatkowo oświetlone latarniami, żeby też ładnie to jakoś w miarę wyglądało.
Możliwe, że na ziemi też sobie to troszeczkę zmodyfikuję, bo w sumie mógłbym faktycznie tutaj, nie wiem, wkopać jeszcze, nie wiem, dać jakiś gravel, stone, jakieś guziczki na przykład i tak dalej, żeby faktycznie ta ścieżka cała była taka zrobiona, ale ten styl jakby, tak jak tutaj już sobie zrobiłem, chcę go mniej więcej zachować, żeby tu się wszystko ze sobą jakby zgadzało i cała ta przestrzeń tutaj, kurczę, będzie tak ładnie zrobiona. Także mówię, tutaj mamy jedną przestrzeń, tu mamy drugą przestrzeń. I to całkiem sporą. Tutaj na pewno coś będzie trzeba zrobić. Możliwe, że jakąś ewentualnie fontannę, bądź coś w tym stylu. Tutaj też mamy całkiem fajną przestrzeń, która może być jakoś zagospodarowana. Tutaj myślę, że coś by dało rady jeszcze dobudować, bo mamy tutaj całkiem fajną też przestrzeń, jeżeli chodzi o tą górkę. Z tej strony już myślę, żeby nie ładować, bo tutaj mamy też i schody, i tutaj kolejny projekt, i tutaj żeby... No, ale dałoby rady. W każdym razie dałoby rady. Coś tutaj wkopać. Tutaj mamy właśnie tą dużą przestrzeń, którą można by było jeszcze jakoś zagospodarować. Tutaj już nie, tutaj nie. Tutaj mam wszystko jakby zajęte. Ewentualnie jeszcze można by było tutaj pod tą górą czymś się pobawić, bo jest fajna duża, duża przestrzeń. I wtedy ewentualnie jeszcze jedna ścieżynka by sobie przechodziła gdzieś tutaj, nie? To by się zgadzało. Tam mamy nasz domek. Taki powiedzmy domek wiedźmy, bądź domek po prostu jakiś taki, wiecie, creepy domek. I ta ścieżka, tak jak jest tutaj, ona jest tylko i wyłącznie przez lasek poprowadzona, tak jakby. I ona tutaj się kończy. I bardzo możliwe, że ta ścieżka również będzie tutaj sobie szła, tędy przez lasek, aż gdzieś tutaj właśnie do tej bazy. Tak, żeby to też było połączone, żeby to nie było takie jakieś oddzielne. I będzie to wyglądało ładnie. Dobra, zaktualizujmy tą mapę, bo miałem to zrobić i zapomniałem. Mizią. Okej. Teraz czekajcie. To będzie ta mapa. O, tu jest gdzieś mapa, dobra. I ta ewentualnie, cyk. Ole, kozacko to wygląda teraz. Ua. Ua. Patrzcie na to. Dobra, super. Także teraz co? No my jesteśmy tutaj. Tu jest nasze wejście do bazy, tak? Mamy jedną tutaj ścieżkę, tu mamy drugą, trzecią. I tutaj, jak widzicie, jest właśnie jedno takie duże pole. Tutaj mamy też właśnie spore to pole do popisu. Tutaj również czasami mi shadery powodują, że mapa faluje. To ostatnio na live było. No i wtedy patrzcie, tutaj stąd można ścieżkę poprowadzić, która będzie sobie szła przez lasek do właśnie domku tegoż właśnie. Tam mamy jeszcze farmę i ten domek. Farmę topielców. Myślę, że do niej też dałoby rady stąd zrobić sobie, powiedzmy, jakąś taką ścieżynkę. Jakby cały zamysł polega na tym, żeby później... Co to takie tutaj to? Aha, to jest ta latająca planeta taka. Dobra, tu jeszcze będzie jakiś na pewno mostek, też będą ścieżki, to będzie połączone. Tutaj mamy te mosty, tutaj mamy tą wioskę. No i tutaj już też zacząłem ekspansję na tą stronę świata, bo zrobiłem tego, kuźwa, nie mogę przybliżyć, zrobiłem tego Jedi, on z góry bardzo ładnie wygląda. No i tutaj też na tej stronie będzie można podziałać, tutaj fajnie to łóżko wygląda duże. Boże, czemu ja nie mogę przybliżać, kuźwa, zgupię. Te shadery to czasami denerwujące są, ale jak patrzę z daleka, to nie ma, ale to jak z bliska przybliżam, nie? Dobra, także mamy tutaj łóżeczko, tutaj mamy wszystkie te kolorowe łóżeczka, tą wioskę będzie trzeba na pewno jakoś dokończyć. No i kurczę, ten światek to taki tutaj ładnie zaczyna się kreować cały, nie? Dobra, moi drodzy, tutaj sobie zakończymy. Bardzo fajnie te ścieżynki wyglądają. Możecie dawać znać w komentarzach, co można by tutaj ewentualnie budować pomiędzy tym, bo wiadomo, że ja zajmę się przede wszystkim najpierw, że tak powiem, takim zagospodarowaniem tutaj terenu, czyli jakieś krzaczki, liście, latarnie i tym podobne sobie tutaj będziemy wszędzie rozkładać, żeby te ścieżynki wyglądały ładnie, bądź ładniej, bądź tak po prostu pełniej, a w tych przestrzeniach, które są pomiędzy, coś ewentualnie będzie można zrobić. Jeszcze się w takim razie okaże co, bo na razie na to pomysłu nie mam, ale jest tutaj jeszcze spore pole do popisu, że tak powiem. Też nie chcę tego przesadzić, więc jakby główny zamysł był tutaj, żeby najpierw zrobić te ścieżki, ewentualnie parę drzewek i tak dalej, ale gdzieś, jeżeli faktycznie jakieś jeden czy dwa projekty jeszcze wcisnę, to myślę, że źle to wyglądać nie będzie, w zależności od tego, co to przede wszystkim będzie. Dobra, moi drodzy, tutaj sobie kończymy. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie. To był kolejny odcinek z Minecrafta Singla, normalnie rozumisz. W tą sobotę o godzinie 10 będzie 12 godzin live z Minecraft. Ogólnie będzie
Będzie tam głównie single, jak dobrze pójdzie ewentualnie, bo też jeszcze nie mam informacji, to może będzie już ten serwerek dla tych, dla wspierających. Oczywiście nie dla wszystkich wspierających, także spokojnie, spokojnie. To już zresztą było mówione nieraz na live, to mam nadzieję, że pamiętacie. Będzie, myślę, jak dobrze pójdzie, jak się uda mi dogadać z Patty, to będzie też Aqua. Tylko nie wiem, czy Patty będzie miała akurat chyba czas, bo nie wiem, czy nie będzie może w pracy. W sumie, no w sobotę może być. Więc nie wiem. Myślę, że wtedy wiadomo, jakiś tam Zozocraft jeszcze wleci. No i zobaczymy, co tam jeszcze. Dobra, także dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, moi drodzy, do następnego. Trzymajcie się i pa, pa.